Kolejny punkt naszych obrad, proszę Państwa, to jest wyrażenie zgody na zbycie w trybie zargowym lokalu bezprawnego nr 8 usytuowanego w budynku przy ulicy Zbolarza 21A w Krakowie na rzecz najemcy Iryny Bujanowskiej z zastosowaniem 70% bonifikaty. Prezent projektu prezydenta miasta Krakowa, druk nr 899, pierwsze czytanie, referuje pani dyrektor Marta Wilkowicz. Zapraszam. Lokalu mieszkalnego zajmowanego przez panią Irinę Bujanowską przy ulicy Zbrojarzy 21A z zastosowaniem 70% bonifikaty. Sprawa tej sprzedaży była przedmiotem opiniowana przez dwie komisje. Komisja budżetowa zainteresowała opinią z 3 kwietnia 2012 roku oraz komisja Mienia i Przedsiębiorczości pozytywnie zaopiniowały tą bonifikatę w tej wysokości 70%. Dziękuję. Dziękuję. Dodam, że jednomyślnie to komisja podjęła, to też ma znaczenie. Czy są to miejsca innych komisji? Nie widzę. Są to miejsca klubu radnych? Nie widzę. Zatem otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zatem stwierdzam odbycie pierwszego czytania i zgodnie z paragrafem 36 ustęp 3 Sądu Miasta Krakowa określam termin autopoprawek na dzień 2 października godzina 15, a ostateczny termin poprawek na dzień 4 października również godzina 15. Kolejny punkt naszej obrad, wyrażenie zgody na oddanie użytkowanie wyczystania 99 lat nieruchomości gruntowej zależącej własność gminy miejskiej Kraków położonej w Krakowie ulicy Bogucianka nr 2 wraz ze sprzedażą położonego w planie budynku projektu pustego nieograniczonego projektu prezydenta miasta Krakowa z 905 referuje pani dyrektor Marta Wilkowicz. Szanowni Państwo, projekt uchwały dotyczy sprzedaży w trybie przetargu pustego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej budynkiem przy ulicy Bogucianka nr 2 oraz wyrażenia zgody na oddanie użytkowania wieczyste na okres 99 lat tej działki gruntowej, na której ten budynek się znajduje. Ten przetarg będzie skierowany z takim zastrzeżeniem, on będzie przeprowadzany przeciwko konieczności prowadzenia remontu, modernizacji i adaptacji tego budynku oraz realizowania tych świadczeń zdrowotnych dla podstawowej opieki zdrowotnej. Zdecydowaliśmy się nie na sprzedaż, tylko oddanie użytkowania wieczyste, żeby zapewnić realizację tego celu. Nieruchomość została wyszacowana przez wyznawcę na kwotę 411 462 zł, w tym wartość gruntowa nieruchomości gruntowej celu ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 240 149 zł. Dziękuję bardzo. W tej sprawie jest pozytywna opinia Komisji Przedsiębiorczości. Jednomyślna, czy są stanowiska innej komisji? Nie widzę. Stanowiska klubu radnych? Nie widzę. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby w tym punkcie zabrać głos? Nie widzę. Zatem stwierdzam odbycie pierwszego czytania jest zgodnie z paragrafem 36 ustęp 3 Sądu Miasta Krakowa. Określam termin poprawek na dzień 2 października 2012 godzina 15, a ostateczny termin poprawek na dzień 4 października godzina 15. Wyrażenie zgody, kolejny punkt, na sprzedaż w drodze targu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego zarządzającego własność gminy miejskiej Kraków położonego w budynku mieszkalnym przy ulicy Świętego Krzyża nr 3 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem oraz przy uchwaleniu wysokości bonifikaty projektu prezydenta miasta Krakowa druk nr 913 referuje pani dyrektor Wilkowicz. Szanowni Państwo, projekt uchwały dotyczy sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy miejskiej Kraków, lokal położony jest przy ulicy Świętego Krzyża nr 3. Jest to lokal o powierzchni użytkowej 52 m 17 cm. Dalszą sprzedaż tego lokalu oczywiście będzie ustalony udział w nieruchomości gruntowej oraz częściach wspólnych budynków. W związku z tym, że jest to obiekt wpisany do rejestru zabytków, również ten lokal zgodnie z przepisami ustawy jest objęty możliwością ustanowienia bonifikaty zgodnie z zasadami, które przyjęliśmy już tutaj w poprzednich uchwałach Rady Miasta Krakowa. W przypadku, kiedy mamy do czynienia z atrakcyjnym lokalem położonym w atrakcyjnym miejscu Krakowa, ustalamy tą bonifikatę na poziomie nie ustawowego 50%, tylko bonifikatę w wysokości mniejszej, czyli 5% od ceny lokalu bez udziału nieruchomości mieszkalnej. Stąd również projekt uchwały dotyczy udzielania 5% bonifikacji. Jest to oczywiście obiekt podlegający
wydając stosowne pozwolenia konserwatorskie. Jest to lokal, który jest zbudowany na pierwszym piętrze, składa się z przedpokoju, kuchni, pokoju, łazienki, pomieszczenia gospodarczego. Jest to lokal z wymogami technicznymi, wymaga remontu. Kwota określona przez rzeczoznawcę wynosi 349 043 zł. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani dyrektor. W tej kwestii swoją pozytywną opinię jednomyślnie wyraziła Komisja Mienia i Przedsiębiorczości. To są stanowiska innej komisji, nie widzę. Stanowiska klubu radnych nie widzę. Otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych chciałby zadać w tym punkcie głos? Nie widzę. Zatem stwierdzam, że rada odbyła pierwsze czytanie. W zgodzie z paragrafem 36 ust. 3 statutu miasta Krakowa określa termin wprowadzenia autopoprawek na dzień 2 października godzina 15 i ostateczny termin wprowadzenia poprawek na dzień 4 października godzina 15. Kolejny punkt, wyrażenie zgody na sprzedaż do targu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego z pomieszczeniem przynależnym, prowadzącego własność gminy miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ulicy Blik nr 6. Raz udziału w sprawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek, a ustalenie w wysokości komunikacji. Druk nr 915, projekt gminy Krakowa, pierwszy czytanie, to jest pani dyrektor Witkowicz. Projekt uchwały dotyczy sprzedaży lokalu położonego w Krakowie przy ulicy Blik, oznaczonego nr 6. Lokal mieszkalny w tym budynku, to jest lokal oznaczony nr 20. Powierzchnia użytkowa tego lokalu wynosi 70 x 30 cm, dlatego przynależne są piwnice o powierzchni 15 x 70 cm. Również taka na poprzednio aktywowanym przypadku jest to lokal i cały budynek jest wpisem do rejestru zabytków. Stąd również zbycie tego lokalu wymaga ustanowienia bonifikaty, też proponuję, żeby to było 5% bonifikata w cenie lokalu, co wpływać na korzystne położenie budynku w centrum Krakowa. Budynek pisany do rejestru zabytków, również w tym przypadku, Polski Wojewódzki Konserwator Zabytków zezwoli na zbycie tego lokalu, wydając stosowne pozwolenie konserwatorskie, zamiast na stronę uwagi dotyczące wykonania prac związanych z prowadzeniem remontu, ponieważ ten obiekt pisany do rejestru zabytków jest dość takim, bym powiedziała, w stanie złym, wymaga przeprowadzenia w związku z tym generalnego remontu. Składa się z kuchni dwóch pokoi, łazienek, dwóch i przedpokoju. Cena została określona na 448,338 zł, to jest to 6263 zł i 70 groszy za metr kwadratowy. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani dyrektor. W tej kwestii pozytywną opinię jednogłośnie wydała Komisja Mienia i Przedsiębiorczości. Czy są stanowiska innej komisji? Nie widzę. Prezentacja klubu radnych? Nie widzę. Otwieram dyskusję. Kto z państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zatem stwierdzam, że rada odbyła pierwsze czytanie i zgodnie z paragrafem 36 ust. 3 statutu miasta Krakowa określa termin wprowadzenia poprawek na dzień 2 października, godzina 15, a ostateczny termin wprowadzenia poprawek na dzień 4 października, również godzina 15. Kolejny punkt, wyrażenie zgody na sprzedaż do targu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego zależącego ważność w gminie miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym w ulicy Grodeckiej nr 49 wraz z zadaną markową części gruntu pod budynkiem. Projekt prezydenta, punkt nr 916, referuje pani dyrektor Witkowicz. Projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na sprzedaż drogi przetargu ustnego nieograniczonego lokalu, który znajduje się w budynku przy ulicy Krawodeskiej 49, lokal mieszkalny oznaczony numerem 4, o powierzchni użytkowej 35 x 26 cm, oraz sprzedaż się udziałów częściach wspólnych oraz nieruchomości gruntowej. Jest to lokal, który pokonuje na parterze budynku, wejście do lokalu w razie z podwórka, z tego którego uczynić wspólną, oraz to jest przedpokoju, dwóchce, kuchni, pokoju, wymaga przeprowadzenia generalnego remontu. Warto jest to określone na 136 370 zł, to jest 3837 zł. Dziękuję pani dyrektor. W tej kwestii pozytywną opinię jednomyślnie wyraziła Komisja Mienia i Przedsiębiorczości. Czy to stanowiska innych komisji? Nie widzę. Stanowiska klubu radnych? Nie widzę. Otwieram dyskusję. Nie widzę chętnych zabrania głosu. Natomiast stwierdzam, że rada odbyła pierwsze czytanie zgodnie z paragrafem 36 ust. 3 statutu miasta Krakowa. Określam termin wprowadzenia poprawek na dzień 2 października 2020 godzina 15, a ostateczny termin wprowadzenia poprawek na dzień 4 października również godzina 15. Kolejny punkt, wyrażenie zgody na sprzedaż do targu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego z pomieszczeniem należy prowadzącego własność gminy miejskiej Kraków, położonego budynku mieszkalnym przy Drakowicie nr 35 wraz z sprzedażą naukowej części gruntu pod budynkiem. Projekt prezydenta 2017, prezentuje pani dyrektor Witkowicz.
Szanowni Państwo, projekt uchwały dotyczy sprzedaży, który przypadł do tego nieograniczonego lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy Rakowickiej nr 35 wraz z przedoczerwątkowej części drugiego budynkiem lokal oznaczony numerem 1 o powierzchni użytkowej 42 m 65 cm wraz z pomieszczeniem przynależnym przy piwnicą o powierzchni 9 m 99 cm. Jest to lokal, który jest położony na parterze dwukondygnacyjnego budynku. Składa się z przedpokoju, wrócę kupnej pokoju. Cena wywoławcza 290 344 zł. To jest po 6807 zł. Za metr kwadratowy. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Dyrektor. W tej sprawie wyraziła jednomyślnie pozytywną opinię Komisji Rynek Przedsiębiorczości, stanowiska innej komisji. Nie widzę stanowiska klubu radnych, nie widzę, otwieram dyskusję, ktoś chce się zabrać głos? Nie widzę, zatem stwierdzam, że rada odbyła pierwsze czytanie, jest zgodnie z paragrafem 36 ust. 3 statutu miasta Krakowa, wyznaczam termin autopoprawek na dzień 2 października 2012 godzina 15, a termin ostateczny poprawek na dzień 4 października 2012 również godzina 15. Kolejny punkt, wyrażenie zgody na udzielenie od 2013 roku bonifikaty w wysokości 90% od opłaty rocznej ustalone jako 0,3% ceny nieruchomości. Tytuł całego zarządu ustalonego na nieruchomość stanowiącej własność gminy miejskiej Taku dla miejskiej ośrodka pomocy społecznej siedzibą w Krakowie przy ulicy Józefińskiej 14. Projekt prezydenta, druk nr 513, prezentuje pani dyrektor Witkowicz. Szanowni Państwo, projekt uchwały dotyczy udzielenia bonifikaty dla jednostki, która jest jednostką gminy miejskiej ośrodek pomocy społecznej z siedzibą przy ulicy Józefińskiej, który ma nieruchomość w prawym zarządzie i opłaca stosowne opłaty. Udzielenie bonifikaty w wysokości 90% od opłaty ustalonej rocznej ustalonej jako 0,3% gminy nieruchomości przy ulicy Pompierowej 41. Będzie stanowiło oczywiście pewnego rodzaju pomoc, która polega na tym, że ta opłata będzie oczywiście mniejsza niż zastosowano i po bonifikacji opłata wyrażona wynosiła 179,21 zł. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Dyrektor. W tej kwestii jest również pozytywna opinia Komisji Przedsiębiorczości. Jednogłośna, czy są stanowiska innych komisji? Nie widzę. Stanowiska klubu radnych? Nie widzę. Otwieram dyskusję. Nie widzę chętnych do zabrania głosu, a więc stwierdzam, że to była pierwsze czytanie. Zgodnie z paragrafem 36 ust. 3 statutu miasta Krakowa określam termin do zmiany autopoprawek na dzień 2 października 2012 godzina 15, a ostateczny termin do zmiany poprawek na dzień 4 października też godzina 15.